Ciebie, Panie Jezu. Witamy Ciebie, najpiękniejszy z synów ludzkich. Witamy Cię i zapraszamy Cię do naszych serc głęboko. Jesteśmy tutaj, by uwielbiać Ciebie wszyscy razem. Ciebie, jednego, jedynego Jezusa, tego samego dla nas wszystkich. Do Ciebie chcemy dzisiaj wołać. Dla Ciebie tutaj przyszliśmy. Witaj, ukochany naszego serca. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, żebyś wypełnił to miejsce, żeby każdy z nas mógł doświadczyć prawdziwie Boga żywego. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś otwierał nasze oczy, żebyśmy odkrywali i doświadczali piękno żywego Boga. Modlę się, żebyś zaprowadził nas do miejsc, w których jeszcze nie byliśmy. Oglądania Twojego piękna, Twojej chwały, Twojej wspaniałości. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj obecny. I ja modlę się, żebyś przenikał serca każdej osoby, która jest na tym miejscu. Modlę się, żeby Twój Duch Święty mówił do nas dzisiaj. Żeby otwierał nasze uszy, żeby otwierał nasze oczy. Ja modlę się, żebyś dotykał tych miejsc, które potrzebują dzisiaj pocieszenia, które potrzebują nas zachęty, które potrzebują uzdrowienia. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś blisko tych, których serce jest złamane i że Ty przychodzisz, aby ich uzdrowić i że Ty opatrujesz ich serce. Ja dziękuję Ci, że Twoja obecność jest prawdziwie rozkoszą dla naszego ciała i dla naszej duszy. My zapraszamy Ciebie, aby Twoje plany, Twoja wola wydarzyła się dla tego spotkania. Bramy podnieście szczyty, unieście się podwoje, niech wejdzie Król chwały, Pan mocny i potężny. Bramy podnieście szczyty, unieście się Thank you.
bramy i podwoje naszych serc. Unieście się. Unieście się podwoje. Unieście się wszystkie mury naszych serc. Runcie wszystkie tamy naszych serc, aby mógł wejść Król Chwały, którego pragniemy i którego oczekujemy. Prorokuję do was wszystkie serca i wszystkie myśli. Otwórzcie się. Otwórzcie się. Hola.
Ojcze, ja chcę wołać o objawienie Twojego imienia w naszym mieście. Ojcze, ja wołam o to, żeby Warszawa poznała Ciebie jako Boga żywego. Modlę się, żeby wytrysnęło życie w tym mieście, żeby całe to miasto mogło poznać, że jest Bóg żywy, który kocha człowieka, który przyszedł na tą ziemię, żeby ratować każdego zgubionego. Ja dziękuję Ci, Jezu, że Ty umierałeś za nas na krzyżu, żeby każdy z nas mógł mieć prawdziwie życie wieczne, żeby każdy z nas mógł doświadczyć miłości Ojca. I ja modlę się, aby ta miłość Ojca była objawiona w naszym mieście. Modlę się, żeby każdy człowiek w tym mieście mógł doświadczyć tego, że Ty, Ojcze, posłałeś Chrystusa, aby utorować dla nas drogę, żebyśmy byli pojednani z Ojcem, żebyśmy mogli spędzić z Nim wieczność. Ja dziękuję Ci za moc krzyża. Dziękuję Ci za to, co się dokonało na krzyżu. Dziękuję Ci za Jezusa, za to, że w Nim się objawiła Twoja miłość i Twoja dobroć. I ja dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś naszym wybawieniem. I ja modlę się, żeby ta prawda była usłyszana w tym mieście, żeby ona przeniknęła serca ludzi. Modlę się, Ojcze, żebyś dotknął się tych miejsc, które są dzisiaj ciemne, które są pogrążone w grzechu, w samotności, w bezradności. Modlę się, Królu, aby się objawiła Twoja chwała w naszym mieście. Modlę się, aby objawiła się Twoja chwała w znakach i w cudach. Modlę się, aby Twoje imię było naprawdę poznane. Modlę się, żebyś zdjął zasłony z naszych serc, z naszych oczu. Żebyśmy przejrzeli i zobaczyli Twoje niezwykłe piękno. Ja dziękuję Ci, że nie ma szczęścia poza Tobą, że prawdziwym szczęściem jest być blisko Ciebie. Ojcze, jesteśmy tutaj ze względu na Ciebie i my wołamy do Ciebie za naszym miastem. Ja dziękuję Ci, że Twoja ręka nie jest zbyt krótka, aby dotknąć całego tego miasta, Panie Boże. Ja wołam do Ciebie o wylanie Twego Ducha na nasze miasto. Modlę się, abyś nas ochrzcił swoim ogniem. Modlę się o Twój ogień, Jezu. My potrzebujemy Twojego ognia. Ja wołam do Ciebie, żeby ten ogień płonął w nas, kiedy jesteśmy w pracy, w szkole, wśród sąsiadów, Boże, na ulicach, w naszych rodzinach. Modlę się, aby Twój ogień czynił tą różnicę, czynił oczyszczenie. Twój ogień, który rozdziela plewy od ziarna. My zapraszamy Ciebie, żeby Twój ogień strawił wszelkie plewy w nas. Żeby się objawiło prawdziwie Twoje życie. Unieście się pod wojem.
potężne Jego cuda, to Królestwo wiecznym będzie, panowanie na wszystkie pokolenia, wszystkie pokolenia. Przychodzi w imię Pana. Chwała Królowi, który 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 przychodzi w imię Pana.
Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego. A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Boże Ojcze, ja proszę Ciebie, żeby to Słowo stało się ciałem w naszym życiu. Żebyśmy doświadczyli tego naprawdę, że Ty jesteś rozkoszą prawdziwą. I że kiedy Ty przychodzisz, jest to jak upojenie. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś prawdziwie rozkoszą. Ja modlę się, żeby to stało Słowo się ciałem tutaj. Żebyśmy tego doświadczyli. Modlę się, żeby Twój Duch Święty przenikał nasze dusze i nasze serca.
Jezu, jesteś naszą rozkoszą. Tak bardzo pragniemy Ciebie, tak bardzo wołamy o Ciebie. Jeszcze.
wołaj serce me, wołaj serce me i uwielbij Go. Wołaj serce me, wołaj serce me za jedynym mym ukochanym duszy mej, Jezu.
Taki obraz konkretnej kobiety. Nie wiem, czy jesteś tutaj na tej sali, czy oglądasz nas online, ale widzę, że jesteś w miejscu takiej desperacji, dlatego że bardzo się martwisz o swoje dziecko albo o swoje dzieci. Masz wrażenie, że nikogo tak naprawdę to nie obchodzi, co przeżywasz i co odczuwasz. Ale to, co usłyszałem, że Pan Bóg chce, żebyś wiedziała, że On Ciebie widzi i że dla Niego to nie jest obojętne i że On ma troskę o Ciebie, ma staranie o Ciebie. Pismo Święte mówi, wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o nas staranie. On jest zaangażowany, On nie chce Ciebie zostawić samej z tym problemem. Kiedy zaprosisz Go i powiesz, Boże, ja powierzam Tobie moją rodzinę, powierzam Tobie moje dzieci, bo mnie to przerasta. Słowo Boże mówi, że kiedy zaufamy Jemu, wtedy On wszystko dobrze uczyni. I będziesz zaskoczona, dlatego że przyjdą zmiany do Twojego życia, do Twojego osobistego życia, do życia tego dziecka, o które się martwisz i przyjdą zmiany do całej Twojej rodziny. Dlatego, że Bóg wejrzał na skruszone Twoje serce i On usłyszał Twoje wołanie i Twój płacz. I doświadczysz tego, że On jest Bogiem, który Ciebie widzi w ukryciu. Cię całego, póki nie zamieszka w całym Twoim sercu. On nie chce być tylko częścią Twojego życia. Chcę zasiąść na tronie Twoich myśli, Twego serca, każdej sprawy. Powiedz Mu tak.
ważne, kim jesteś, skąd pochodzisz. Zawołaj o Niego. Podnieś bramy swego serca i wpuść Go. Zawołaj Jezu, Jezu. Jezu, Jezu. Jezu, Jezu. Jezu, Jezu. Wołaj Jezu, Jezu. Wołaj Jezu.
Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Duchu Święty, ja modlę się, żebyśmy doświadczyli tego ognia, tej namiętności, tej miłości, która jest w Tobie do nas. My chcemy Ci powiedzieć, że kochamy Ciebie, że Ciebie czcimy, że jesteś niezwykły, że jesteś wspaniały, że nikt nie jest tak piękny jak Ty. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś miłością. I ja modlę się, żebyśmy doświadczyli tego. Ja dziękuję Ci, że Ty możesz objawiać swoją miłość, tak jak mówi to Słowo. Jak płomień, jak ogień. I ja modlę się, żebyś tym ogniem nas dotknął. Żebyś dotknął tych miejsc, o które się troszczymy, o które się martwimy. Proszę, zdolnij nas do tego, żebyśmy zrzucili to wszystko na Ciebie. W zaufaniu, że Ty masz staranie o nas, że Ty się o nas troszczysz, że Ty pierwszy wybiegasz, aby usłużyć nam tym wszystkim, czego potrzebujemy. Ja dziękuję Ci, że nas naprawdę kochasz. I my Ciebie czcimy i uwielbiamy. Wywyższamy Ciebie na tym miejscu. Ty jesteś prawdziwym Bogiem, żywym Bogiem. Ty jesteś tym, który stworzyłeś niebo i ziemię. Ja dziękuję Ci, że stworzyłeś nas cudownie. Że ukształtowałeś nas, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, co mamy, Boże, od Ciebie. Ja wywyższam Ciebie i uwielbiam. Ja dziękuję Ci, że chcesz dotknąć swoim ogniem całego tego miasta. Że chcesz zapalić potężny ogień. Że chcesz objawić swoją miłość jak prawdziwy ogień. Ja dziękuję Ci, że w Tobie jest naprawdę namiętność, że Ty jesteś pełen miłości, pełen pasji, że wyraziłeś to na krzyżu, Jezu. Chwała Tobie, Święty. Ja dziękuję Ci, że zasłony serc i oczy będą zrywane i że ujrzymy Ciebie, Królu Chwały, że poznamy Twoje piękno i że swoim pięknem nas nasycisz, Królu. Ty jesteś prawdziwym bohaterem. Ty jesteś prawdziwym zwycięzcą. Nikt Tobie nie dorówna. Ja dziękuję Ci, że Ty zbudowałeś swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Ojcze, stajemy razem w jedności, w połączeniu serc, aby Ciebie czcić na tym miejscu, aby uwielbiać Ciebie. I ja dziękuję Ci, że Twoja obietnica stanie się ciałem. Że ludzie poznają Twoją miłość i poznają, Jezu, że Ty zostałeś posłany przez Ojca zgodnie z Twoją modlitwą o to, żebyśmy byli jedno, Królu. I my stajemy dzisiaj w jedności, razem, w swojej różnorodności, jako bracia i siostry, aby Ciebie uczcić, aby Ciebie uwielbić, jako Twoje dzieci, Tato. Uwielbiamy Ciebie, Tatusiu. Ty jesteś wielki, wspaniały. Ja cieszę się, że mam takiego tatusia jak Ty. Jest królestwo Twa, jest potęga Twa. Królestwo Twa jest potęga.
odpoczniesz, póki cały nie będę Twój. Me serce jest Twe. Nie spoczniesz, póki cały nie będę Twój. Me serce jest Twe. Nie spoczniesz, póki cały nie będę Twój, me serce jest Twe. Nie spoczniesz, póki cały nie będę Twój, me serce jest Twe. Jedno będziesz Ty i ja.
ogień. Ty, Jezu, jesteś tym, który chrzci ogniem. I ja modlę się, żebyś ochrzcił nas swoim ogniem. Modlę się, żebyś ochrzcił to miasto swoim ogniem. Tato, ja wołam do Ciebie ogień. Ojcze, wołam do Ciebie o Twój nadprzyrodzony ogień, który spala wszelkie śmieci, który rozpala serce, który rozpala duszę. Ojcze, ja wołam do Ciebie o Twój ogień. Bądź jak ogień wewnętrzny.
gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia, i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.